jak ktoś przychodzi, chce to zmieniać, to nie jest takie proste. No spróbujcie pisać 20 lat prawą ręką i nagle nauczyć się lewą i robić to bardzo na takim poziomie, żeby funkcjonować z tymi, którzy cały czas grają prawą, piszą prawą. Nie jest proste, to jest nawyk. To jest nawyk. Ja absolutnie tutaj was też bardzo proszę o to, że jeśli kiedykolwiek będziecie, jesteście trenerami, piłkarzami, żeby się zastanowić dwa razy, zanim powiecie coś o piłkarzu. Wiecie, kto jest winny? My, trenerzy. My, trenerzy. To są winne osoby. Dlaczego? A jak dziecko wychodzi ze szkoły, to jesteś nauczycielami, jak dziecko wychodzi ze szkoły i wychodzi jedna osoba na przykład, która nie umie nic, po niemiecku, na przykład uczy się niemieckiego, to może być wina dziecka, ale jak 30 dzieci nie umie nic, to czyja to jest wina? Nie może być tak, że my nie weryfikujemy w pracy trenerów. Weryfikujemy tylko poprzez wyniki. Bo jak ja bym zapytał prezesa już klubu, dlaczego zwolnił tego czy tego trenera, który przegrał 3 mecze. Kryzys. Kryzys. Ale dlaczego? Co się dzieje? A może współkapitan nie grał w tym czasie? Ale coś się stało. A może jest problem inny, mentalny? A może coś się dzieje w zespole? Może się ktoś pokłócił w zespole? Dlaczego się nikt nie zastanawia? Piłkarze są najmniej winni w tym wszystkim. Najmniej winni. To jeśli my nie zaczniemy pracować nad tym, żeby to zmieniać, to nigdy piłka nie pójdzie w Polsce do przodu. Będziemy zawsze. No panowie, ja już nawet przestałem się z tego śmiać, chociaż kiedyś się denerwowałem, a teraz tak naprawdę nawet przestałem.